No, no son gramos. ¿No son gramy? No. Co tam lata? Kurde ty, nawet jak ptak przeleciał w słońcu, to cień na ciągniku został. No. Tylko ja muszę się przypatrzeć, bo na O, biedny nie materiał. ma jeźdźcu. Czekaj, pogłaskać piesa mojego może. A jak mu daję, chcę go pogłaskać, to żarcie znika. Do nogi. Ty dziwnie mi w budę wlazł. Zbugował się. Chodź tutaj. No, pobiegaj ze mną trochę. On dziwnie biega, nie? Tak jakby się No, bugował. on Dobra. nie ma się jakby się dziwać, no. Dobra, dam mu jeść, bo znowu nie ma. A tak w ogóle to witam was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Game. Zapraszam was na kolejny odcinek Farminga 19 na dedyku. Jest ze mną Toma. Siema. Wel, Kaśka. Dzisiaj Kaśka mi pomoże, tak jak żeśmy rozmawiali, przywozić Wapno. wapna, naładujemy ile wlezie. Także ja tam już się kieruję w twoją stronę. No ja zaraz będę brał ciągnik i jechał gdzieś. Nie chciałbym tego czopa sobie tu przejechać. A, poszedł sobie. Tomek weźmie moją przyczepę i pojedziemy do stacji wapnowania. No, po wapno. Ale tej bliżej mnie, czy tej dalej? Tej przy sklepie. Aha. Bo będziesz miał bliżej, bo będziesz przyczepę, nie? Bo ja mam jednakowo w obie strony. A nawet chyba nawet bliżej mam tutaj do tego, ale i tak pojadę, wiesz, najpierw tam są zupełnie, to ty masz blisko podjechać, nie? To będziemy mogli kupić do mnie, a później kupić do ciebie. Ale ja w sumie mam blisko, to wiesz. No w sumie tak. Ja przynajmniej będę chciał ze 3 te, tak wiesz, zakupić, nie? Ze trzy przyczepy. Ze 3 siewniki. Aha. I czwarty pełen zatargacz, nie? Bo ja wiesz, na razie póki co nawozu tym nie sypię, bo nawóz sypki to tylko używam do siewnika. Więc ta siewka służy mi tylko i wyłącznie do wapna, nie? No to może wapna w niej No tak. siedzieć, leżeć sobie. Ja kurde miło, że mam duży ciągnik. Znaczy duży, ale średni, ale wygląda na duży. To za szybko nie pojadę, bo tylko 43, nie? Nie wiem, z powodu tego, że zepsuty, czy tyle po prostu jadę. I szukamy jednej osoby do grania z nami na dedyku na trzecią gospodarkę. Ale ta osoba musi być ogarnięta, musi mieć ten spika. Bo Damcio miał grać, ale chyba nie będzie grał póki co na razie. Znaczy, póki co nie, bo Osa kończy. stwierdził, że po prostu on jak będzie grał, to po prostu będzie nam tylko pomagał, więc nie będzie robił gospodarki, no bo on rzadko jest, więc to byłoby bez sensu. Więc szukamy i osoby takiej, która będzie na ten dedyk jednak wbijać. No musi być codziennie, ale No ale żeby coś nam robił, no. żeby... No. Dobra, ja jestem koło sklepu, Tomek. Ja w sklepie. Gdzie? No w sklepie. A, widzę cię. A, czekaj, bo ja ci muszę dać uprawnienia chyba do podpięcia, nie? Raczej tak. A podepniesz teraz, nie? Nie wiem. Spróbuj. Ale nie wyświetla mi się komunikat. Aha. Zobacz. Teraz już Jest. powinien. No, to jedziemy. Jest. Albo ty się tego wziąłeś. Ty chodzisz. No, ale muszę się nim nacieszyć. A to bo jest tak tym dziechłem, bo No ja nie jest. jeżdżę za szybko.
No i przydałby się mod na automatyczne wyłączanie kierunku wskazów, nie? Czekaj, kurde, gdzie to było? Mapa. Dalej. Dalej, jeszcze w tą stronę. Tam na to mapki masz, nie? Mapkę miałem wyłączoną. A. Ale ja mówię o miasteczku teraz. A. To... Ma jakiś tam klimat, nie? No. Takie nadportowe. Tylko nie wiem, będziesz wjeżdżał na zewnątrz, czy na do środka, czy tu po lewej jest jakieś, nie wiem, czy tu łąka, czy pole. Łąka jest. Wyjadę na plac. Tam jest dużo miejsca. Będziesz miał później ciężko zawrócić. Ty mnie nie znasz chyba. Albo mnie krótko znasz. Dobra. A, muszę podnieść klapę, bo inaczej nie nasypię. Wapną stać. Jedziemy. I kasa ubywa. Taka mała praca kooperacyjna. Grunt, że da się jeden drugiemu pomagać. To jest ważne. No. A jeśli chodzi o pieniądze, to... Mam wysoki cel. No. Dobra, jeszcze raz muszę zajechać. Bo za blisko stanąłem. Jak będziesz się rozładowywał, to... Tylko, że mi to chyba na prawą stronę będzie rozładowywało. Ja bym musiał jechać się nawrócić, wiesz, odwrotnie postawić. Jeszcze ja się mogę troszeczkę cofnąć, wyładować, ty będziesz ładował to, nie? Tak. Ciekawe, gdzie to wywaliasz. Aż pod drzewo, Tomek. Dziękuję, na pogo. Czemu nie mogę uzupełnić? A nie mogę trochę odjeżdżać? Nie mogę uzupełnić teraz. To będziesz pomagał? O, już, chodzi... dobra, już. Ale to nie chcę sypy, ale chodź pomóc. Chyba przestało sypać. No chyba. No, czyli trzeba siedzieć, żeby sypało. Tak daleko? Trochę wejdzie na tą przyczepkę. Ale powiem ci, że jakby ten most nie był i jak mało realny, to i tak się go lepiej używa niż 17. No. No i nie sypie mi, kurde. Wapno start. Muszę siedzieć, bo inaczej przerwie. Fajnie to wygląda, jak ty dźwigasz to. No wiem, że widać jako telepatycznie, ale... To poradzę. Ale ta twoja dziewczyna idzie jak chłop, tak. Ci spadło wrażenia? Cicho. Ciekawe, ile naraz da się naukładać. Na tą przyczepę. Jak łożysz dobrze, to sporo. O, teraz rozwalił na dwie strony. Serio? Bo tam było zajęte. Kurde, Przemek. Dobra, nasypię go i ci pomogę nosić.
Dwoma tonami rzuca, ty kurna to baba. Silna kobieta z ciebie. A ty to kiedyś ktoś powiedział, kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boi. Jeszcze jedna poteczka będzie. O, nie, nie. Teraz będzie fajna fotka. Tam. To usta przerówno, nie? Po co to chwila? Żeby nie przesunąć tych dwóch tamtym, nie? O, jaka cisza. Ty może tu na przyczepie. I co, układać? No. A ja będę nosił. Dobra, jeszcze jeden. Kurna, nie wejdzie tak, wiesz, że idealnie równo. Dobra, no puść, wejdzie. Puść byle jak. Musi wejść. A ty masz chyba inne buty? No, pewnie męskie. No, kurde, będzie lipa trochę, muszę je poprzestawiać. No, ładnie. Nie zauważyłem. Dobra. Teraz ten tutaj. Tak. Właśnie go tu obok przepchaj. A, czekaj, muszę odpiąć. Odepnij to i przepchaj do mnie. Aha. Kurwa, ciężko jest sterować tym. No my. A tu już można pasy zapiąć. No. Trzeba wjechać im tu. No i dobrze? Dobra, możesz spiąć. Teraz tak, ten w
ten sposób, przeskoknąć. Taka precyzyjna robota. Zgasiłeś go tam? Tak, bo mnie zdenerwało to. Aha. Czekaj, bo muszę się... O, dobra. Dobra. Wrzuć go tu zaraz. Przede mnie. Dobra. Poprawię się. Ale wytrzymaj, że my będziemy ładować jeszcze jedną warstwę. No wiem. Na te wojki. To są. Puść go, no. Dobra, teraz tego. Dobra, i tutaj... Nie, no wejdzie jeszcze. Ale wiesz, po kolei układane, jak dopycham, to... No tu może zostać luka jednak mała. Dobra, lecę ci pomóc nosić. A już nie ma co? No to nie wiem. Już jest. Co? Jezu, jak mnie to denerwuje. Usuwasz te bojki z tyłu, nie? Patrz, nie mogę zasypać. Dwie tony mi wsypało i koniec. Nie mam R. Coś... O, jest, dobra. A jakby nie było, trzeba wyjechać i wyjechać w trigger, nie? No, ale nie... pamiętasz, jak w sklepie się sprzedawało maszyny, nie? No. Czy nawet w warsztacie chciałeś coś zmieniać, to no. Musiałeś wyjść u niego i sportem wejść, nie? Żeby działał. No. Teraz nie musisz. Naprawili to. Ale ja nie muszę jak... No, wystarczy klikniesz drugi raz R i ci działa. A tak musiałeś cofnąć, wyjść z niego, nie? Z tego znacznika. A, no, co mam? No, a teraz naprawili to. Czyli suma summarum, na raz 5 rozrzutników weźmiemy. Jak to na razie? No bo 4 rozrzutniki wejdą na przyczepę. I piąty, i piąty pełny zabiorę, nie? To nie jest trzeci? I ja czwarty wywaliłem właśnie. Dobra, lecę układać. A tego no mam. Zapnij tam te dwa z tyłu tego. Dobra, zapięte jest. Hop. Tam. Jednak dobrze, że będę wolno jechał, bo mnie by było coś. A będzie wysoko, nie? No, do góry. No. Nie spadaj. Kurwa mać. Bym był zrzucił. Ciężko się układa już u góry, wiesz? No. Bo to nie jest równe, tylko ma jakąś tam... Wiesz, a tutaj jest ciężko tak, wiesz, idealnie ustawić siebie, nie?
No, bo Dasz. ta postać szybko biega, nie? No. Szybko dosyć chodzi. Kurna, no widzisz, nie będę musiał odpiąć i wejść jeszcze raz do góry. Tak, i się cofnąć kawałek i teraz opuścić. I teraz piąć, dobra. Nieźle! Myślałem, że gorzej będzie, ale nieźle. Tam, tam, tam. To wrócić tu. Ale chyba lepiej, kurde. Trochę to nierealnie wygląda, ale lepiej tak załadować, niż kurde się męczyć. No ja robiłem dokładnie tak samo, tylko że z tym. Z tą małą przyczepką, nie? No to ci się duży chodziło na przejazdach, nie? No kursów miałem więcej. Kurwa mać. Łap. No, ten tylko troszeczkę do przodu. To troszeczkę u niego to różnie bywa. Op. To co to za beczuła jest? Taka by się przydała na farmę. Z tym. Ale powiem ci, że. Paliłem. A no. Powiem ci, że ten. Że fajnie tu jest, że one się te big bugi jakie podrzucisz, to one przeważnie spadają z powrotem na te, tak jak powinny, nie? No, Jakie, o, jakie podrzucisz, to zobacz, ona się. Widzisz? no tak. A w 17 nie było. Nie, to jak przeważnie kurwa spadała I cię tak, że jak nie powinna. tak, no. I druga sprawa, Dlatego jest łatwiej nam teraz to w ten sposób układać, nie? I powiem ci, że teraz te Big Bugi czy Bele mają w końcu jakiś ciężar, a w 17 to wyglądało tak, że niby to było ciężkie, ale latało jak karton pusty. No. Dobra. Panie, to jeszcze głównym załadowczym zostanę. Ja się nauczę, to będzie dobrze. Jeszcze żebym trafił, to było całkiem dobrze. Ale nie sądzę, że nie. No musiałem, bo za źle postawiłem. Ale jak on wysoko skacze, nie? Dobra, teraz tak A tu w odpiąć, ogóle ja... zapiąć. I... Jeszcze tam cztery wejdą. No muszą wejść. A tam jest chyba więcej niż cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Jakim cudem? A, musi być pięć, bo ja nie miałem całkiem pustego tego. Ale to nie problem jest. Załadować jeszcze wyżej? Jednego mogę ci jeszcze wyżej wrzucić. Aby pasy tylko się spięły. Zepsuł się, bo... A że jak tam będziesz wracał z powrotem na pusto, to kurde chciałbym zobaczyć, jak wygląda animacja skoku babki. Czy tak samo, czy inaczej? Znaczy jak skoku. No bo jak zyskasz jako facet, to nie skaczesz na prostych A nogach. podskocz ty. No. A kurwa. Ja pierdolę. Dobra, zobaczysz się na nagraniu. Kielik. Bo jako facet, to ty skaczesz w powietrze, Ale to machasz skradanie jest fajne, nie? Jakbyś chciał coś zajumać. no. Fajnie to wygląda. Nogi ci się kraca te robo jak skaczesz. O, patrz. I te 17 byś tak nie załadował, nie? Nie, już byle żaba bokiem. No.
Ile tam ich jeszcze zostało? Jedna. To jednej brakuje, Tomek. Jednej brakuje. Jedna leży na ziemi jeszcze. No tak, a powinny być dwie. Dlaczego dwie? No zobacz. Są dwa miejsca. Czyli gdzieś jeszcze jedna tam musi być. Zajumali mi kurwa Big Baga. Dobra, i tak masz dużo. Ale to to pieniądze kosztowało. Ile cebula. Nie ma. A co oni kurde robią z kupszyn? Czy mi się wydaje? Dobra, masz spięte. Już wszystkie? No. Ja tu zasypię do pełna. Ty jesteś pełny. Tu pusto było. To pan, ja już będę jechał powoli, nie? No, tylko to za szybko nie jest, żeby cię nie wywaliło. Tak 50 lat. A na takie rzeczy tak by wywaliło. Kurna, 20 minut nam minęło. Odcinka 26. Na załadunku? Nie, całego odcinka. A. No to na załadunku. No, a ja mam dopiero 9 ton, mogę książkę poczytać. Trzy tysiące 150 na raz za załadunek. Raz 5. No miałem 105 000, mam 90 równo. Trochę mnie te wapno wykosztowało. 15 000 na oko, nie? To wcale nie tak dużo. Pracownik to by z 50 000 w tym czasie opierdzielił. A kto się każe zatrudniać pracownik? O, poszłem po barierce. Jak nie mam tego Forcibeka, to mi, wiesz, nie mam takiego wyczucia w kierownicy, nie? No wiem. O kurde. Daleko zajechałeś? No, przyjechałem z Kren. Jadę naokoło. Jak naokoło? No, nie skręciłem na rondzie, tylko potem prosto. A, ty jeszcze w mieście jesteś. No, jeszcze, już. Jadę prosto, bo nie wykręcę. Gdzieś ty w ogóle tam pojechał? Nie zabój mnie tego. Ja nie, te szlaga dostałem, chyba zapis był auto, wiesz? No kurde, ja bym dostałem laga i będę jechał 5 000 na godzinę, to... To wylądujesz w wodzie? Tak. No nie podobałoby mi się to. Musiałbym zresetować maszyny, a to się oznacza, że... Paliwo śpiewne. Paliwo? Tyle kurwa układania poszło wysiewać. O panie. Kurde, podoba mi się ta fizyka. Jadę pod górę z pełną przyczepą. No. I kurde, z 40 jadę 3. No ja z 60 jadę 30 już parę. I mam tylko 14 ton. A ze zwykłych ciągników to jest najmocniejszy ten, co ja mam, nie? A są jakieś niezwykłe? No masz te wszystkie kwatraki, nie kwatraki. Ze zwykłych są nie? No jakie tam kurwa, tam nie wiem, to się nie... Dla mnie to takie łamane, to takie wiesz już. Duży, wielki kurwa, na... za wielkie to. A Big Budem to co jeździł? Ale ja dużo nim nie jeździłem.
Ale jeździłeś. No chciałem zobaczyć, przetestować jak kupiłem. Ale coś czuję, że prędzej czy później na tej mapie dojdziemy do tego, że trzeba będzie kurna kupić sobie takiego kwatraka jakiegoś. Ja to bym się sugerował też typu Challenger, niełamany. Na gąsienicach ten? A nie, jest jeszcze i ten na kołach. Jest też na kołach, jest na gąsienicach, jest kilka modeli, jeśli model może być ten sam, ale jest kilka jakby, no, jest jako John Deere, Fan Challenger i coś jeszcze chyba. Chyba okej. Ale nie jestem pewien. Ja jestem już na górze. O, ja mam jakiś wróg, panie. Co do fizyki mogę przyznać plusa. No, i to dużego. W końcu nie jeździ się kurzy do tym. Jak pojedzie się na... Powiem tylko ten silnik i ciągnik ma co robić, nie? No. Szkoda, że te wiaty nie mają oświetlenia. No to oryginalne szkole. Dobra. Ja jadę zaledwie 10 na godzinę, obroty mam 5000, nie? Tutaj postawić. Tego na wierzch. Ciężko jest kurde teraz wycelować, żeby to ładnie równo ustawić. Dobra, może być. No i czasie zaraz będzie jechać brać oprysk zrobić. O panie. Ja muszę chyba zainwestować w łatraka. A, ty pod górkę wjeżdżasz? No. Zabiorąc na prędkość, kurde. Te, o! Zwalnia. Ale zabiorąc na prędkość, ujadę 6,1 km na godzinę. I tam jest chyba lawa tu. On się spasi, nie? No widzę właśnie, jak tam cię panie wlecze. No to ja już mogę powiedzieć, że ja nie potrzebuję drive controla. No chyba, żebym nie mógł pojechać, no. Napędy by się mogły przydać, ale... No, ale dziwne, że Ranger nie kupił Eurotrucka, nie? Ten, pół Eurotrucka, bo właśnie skończył mi, że grała Eurotrucka. Farminga. Może nie mógł ten, że... Tyle przeznaczyć na farminga, no. Bo jakby nie było, to jest najdroższy farming całej serii. No. To trzeba przyznać. Fajne ujęcia idzie robić z tej kamery. Tej lotnej? No. Znaczy się z drona? Tak. Okej, rozpędzam się panie.
10 na godzinę i 12 jutro. Uważaj, bo będziesz miał most, i to piękny most. No, ja tylko się nie zatrzymam. Jaki ładny most. Ale będę miał ładną miniaturkę teraz. Ale ta woda jak fajnie wygląda, nie? Z daleka oczywiście. Zdążyłem chyba. Dobra, lecę do swojego ciągnika. Czekaj to, żeby spać to dobra. No jak? Ten kurde, to jest kurde, jak mi się ta łyżka zdarta podoba. No ale kurde jednak cały. I teraz nie musi być ciągnik brudny, żeby widać było, że pracuje. Tylko tyle, że jak naprawię tą łyżkę, to będzie odmalowana. No będzie odmalowana, no. To nie ma, to nie łyżki. Znaczy, że nie łyżki, ma... Wiesz co, łyżki pół głów chyba nie będę naprawiał. Nie, ale coś takiego jak ciągnik, czy chyba siewnik, to by było warto, nie? No. Tu nawozu. Nawozu zwykłego to jeszcze mam zapas. Tylko tak zastanawiam się teraz, gdzie tam to porzucać. Tutaj chyba. Te wapno naukłada mi dobra. Najwyżej ten przestawię zgrabiarkę tam koło krów. Zawios na prężkę znowu. Czeki 2 na godzinę. Dobra, jadę zgrabiarkę odprowadzić. Jak wiedziesz koło czopa tam, to odepnij się tam jak ten. Takie dwa puste miejsca pod wiatami będą zaraz za rocznikiem do nawozu. Jak jechał do jadę, to ty zdążysz wrócić. No pewnie tak. O mamo. Dobra, wywapnowane mam wszystko oprócz 11, ale jak ją zetnę, to ona też wzora mi wypapnuje i wszystko na raz później będę obszywał. Tam 11 chyba wymaga olki i wapna. Bo skoro była zachwaszczona. No bo ja ją kupiłem zachwaszczoną z tym co rośnie, nie? No. A kupiłeś już header? Nie jeszcze. Zdążę header kupić. Nie wiem, bo to masz chyba już gotowy do zbioru. Jeszcze nie. A. Jak ja mam gotowe do zbioru, to ty sobie będziesz miał gotowe do zbioru. A chcę poczekać, jak już obaj będziemy mieli zebrane, żeby dopiero zasłuchać, żeby wzrost wyłączył się. No tak, tylko że ja na tym polu obok, nie wiem, co było już urośnięte trochę, tylko przez, no. Nie to, co ty pryskałeś, tylko jeszcze jedno. Zasiałem sobie, nie? Już? No. O, masz. No ja to nie, ja to wszystko naraz będę siał. Bo mi zależy, bo chcę sobie kupić ten. No ale to i tak ja wstrzymam wzrost, jak będę siał, bo ja wszystkie pola naraz będę siał. No wiem. Tylko, że ja to usiądę jedno po południu i mam obsiane. No a ja jadę na bieżąco, nie? Dojechałeś już? No co ty, kurde? Dopiero się rozpędzam. Kurna, będę musiał kombajnem jechać po tą przystawkę. Niekoniecznie. Chociaż nie, pojadę tą przyczepą. No. Tylko jak załadujesz? A. Poprosimy tam pana dźwigowego, to nam włoży. Kurde.
Na flaszkę się mu da to. Ja czekam na ciebie. Jadę. Zabrażam pieniądze. Kurde, te bieganie, jak biegnę tutaj to. Fajnie tupta, tak tup, 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 tup. No. O, widzę cię, jedziesz. Jechać przez pole? Jedź przez pole. Tylko, że se ciągnik pobrudzisz o wapno, nie? Jale. Kawał pola tu wyszło z tego, nie? No kurde, powiem ci, że... No spore pole. Koło 80-90 tysięcy powinienem dostawać za zbiory, koło 100 tysięcy nawet, nie? Za zbiór stąd. Naraz. No panie, no, przez pole się napędziłem. No widzę właśnie, nie zapomnij skręcić. Jedź prosto tam, tu gdzie ja jestem. Albo dobra, bo ja to tutaj będę zwalał, o tu. Jeszcze mam dziwnie ten, muszę zrobić zapis, bo mieć... No nie teraz. Ale gdzieś ty pojechała? Tu. A po co do tyłu? To pod dach to miało iść. Aha, no to obraca, uwaga. No. Bo tam, wiesz, beczki to mogą wstać plastikowe, nic im nie będzie, ale to w razie deszczu to szkoda, nie? Aha. I tutaj przyjedź. Gdzie? No tu. Pensje pracowników? Nie używałem pracownika. Kurde, gdzie? Mamy traktor. No ktoś tam na drodze są. O, dobra, stój. To cofaj teraz. Albo dobra. Jeszcze cofaj. Ja teraz chodź zobaczyć, co się narobił. Cofaj do mnie jeszcze. Nie mogę to złamać. Jeszcze kawałek. Jeszcze troszeczku. Dobra. Podziękował za pomoc. Czyli mogę cię zwolnić. A kasa? Zwalę go, nie boję się do siebie. Dobra. Dadadam, tam, tam. I teraz piękne i mozolne układanie. No. Dobrze, że przyczepa jest twoja. Nie muszę jej kurde targać z powrotem. Kurde, a jak ta kamera zajebiście pracuje na nierównościach. No. Też mi się to cholernie podoba. A kurde! Jakie rodeo. Dobra. Tam, 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 tam. Ale teraz będę szybciej... Powiem ci, że te szybkie bieganie czasami mi przeszkadza. No to ale się to wyłączy. Nie zapomniałem się na admina. No ale teraz jestem zalogowany, musiałbym wyjść z gry. No wiem, ale... Ale powinni jest... zrobić coś takiego, że wyloguj się, nie? No. Bo niekiedy, kurde, nie chcesz być adminem, albo nie potrzebujesz i już. Bo na przykład ja nie musiałbym się logować na admina, ale niestety muszę, żeby kupić sobie ziemię, nie? Żeby co? Ja jako gracz nie musiałbym no się logować na admina, gdyby nie to, żeby kupić ziemię, czyli pole, muszę być jako admin. No tak. No. A jeżeli by tego nie wymagało to, żeby kupić tam ziemię, no to bym się w ogóle nie logował, nie? No ja też.
Ale tu większość rzeczy, żeby zrobić, to musisz być zalogowany jako administrator. No. Jako kierownik masz dużo uprawnień, ale jednak nie dość dużo. No. Bo na przykład ja zauważyłem, zmieniają koła, nie? Czyli ja w tym case miałem podwójne koła z tyłu, nie? A zmieniłem na pojedyncze i żeby to zrobić, musiałem być jako admin. To jest trochę bez sensu. No tak, bo powiedzmy, jako jesteś jako kierownik, to też powinieneś móc to zrobić. No. Możesz zatrudnić pracownika, możesz stworzyć nowe pole. No. Pługiem, ale nie możesz go kurwa kupić, nie możesz zmienić kół na przykład, nie? No. Ty Michał dzwoniłeś? A skąd? Wiesz, że taki hop siup. No. Mówisz po prostu zwalniam się i tyle. A, ciebie zwolnić, to już dawno zwolniłem. No właśnie. Ja cię zrozumiałem, że się mnie pytasz, czy już zwaliłem. Ha, nie. Bo ja się zrzucić, tego tak szybko nie zrzucić. Powiem ci, że zrzuciłbym, bo bym złapał przyczepę, wywalił do góry kołami i by spadło. No ale to gdzie tu realizm? I już kurde dość mało realnie było z załadunkiem. No rozładunek też nie jest zbyt realny. Bo to w rękach chłopaj. Ale chodzi o to, że ja sobie muszę to poukładać, znasz mnie, nie? No wie, no sam mi przyznałeś, nie wiem czy to była racja czy coś, ale sam o mnie powiedziałeś. Jak u Kolembek. Tak, że robisz się kurwa jak ja. No. Pum, pum, pum. Tak, ja może za dużo wymagam, ale ja bym chciał deszcz. Ja nie, bo mam wapno na polu, żeby mi spłukało. Bo ja chcę zobaczyć, jak te wycieraszki działają. Więc się maszyny brudzą jak padło. Jeżeli chodzi mi, bo w 17 tak padało, to ten brud się jakby samoszynnie czyścił, nie? No. No. I chcę zobaczyć, czy tu jest to samo. Ale nie poprawili tego, bo Anton sprawdzał, jak padał deszcz u niego. No pod wiatrem. To pod jest... domem, w domu padało normalnie. Aha. Czyli nie naprawili tego jednak. No trochę szkoda. No. Bo kiedy idę spać i to, leje ci się na głowę. No właśnie. A na multiplayer i tak nie można iść spać to. A skąd wiesz? No bo się nie da. Próbowałem przecież. A może jak ja będę miał dom? Ale chyba... ciebie nie było w grze. To ja i tak nie mogłem iść spać. Aha. I powiedz mi teraz, co ja mam zrobić. Skoro czekam na swoje. Czy... mi... Nie masz roboty? Nie mam roboty. No to ja ci zaraz dam robotę. Poczekaj. To ja ten słonecznik zostawię, wyłączę. Obsiaję to wszystko i już no. Bo powiem ci tak. Obsiejemy sobie wszystko i tam mniej więcej nam dorośnie. No. Powiem ci tak, jedyną co mam do roboty w tej chwili, to wyprowadzić konia na spacer. A co, sikuć się chce? Nie! Chodzi mi o zwierzę! Takie coś z koń. No, dobra, bo się zakręciłeś się teraz. Ale ta przyczepka to jest genialny pomysł, panie Tomek, dobrze oni dali. Taka przyczepka? No ta. Ten plik, co mam. Peki, uszał, a nie, kurwa. To, co my teraz przywieźli, to ja bym musiał ze cztery kursy robić. No, jakby nie wyszła. No, jak ty się wyszli, obok.
A tak to jak kupowałem paletki w sklepie, jeździłem do sklepu, nie? I tam sobie przywoziłem ze sklepu. Długo się jeszcze zajmie? Jeszcze trochę. To przebiegnę się na kumę do ciebie. To wytrenuję go, Jeszcze mam 7 sztuk do zwalenia. nie? A ty od razu upadasz? No. 7 sztuk. I muszę przyczepkę odstawić i będzie gitarka. Ten twój słonecznik jest tutaj jeszcze w połowie. Nasion nie kupuję, bo jeszcze mam 3 worki stać na ulicy. Jeszcze podzieli I patrz, i robotę. kurna, i tak, i dedyk był resetowany, i myśmy wychodzili, i zmiana w ogóle dedyka była. I No, kurwa, patrz, trochę. i wbiłem teraz po tej zmianie dedyka na ten lepszy, nie? I kurwa, coś ci nie wylazło z tego asfaltu. Kurwa, świeży asfalt widać był, spadło i zaraz się wtopiło i dziurno. No. I co zrobić? Ale dlaczego się długo jeździ nawet na koniu? No ci mówię, że u mnie to jest 5 minut realnego czasu się jedzie konno. Od ciebie do mnie. Bo ja codziennie, wiesz, kojam jak jeżdżę, to jadę do ciebie i wracam, to akurat mija te 10 minut na 100% ujeżdżania. No ja przy tobie jak tu przyjechałem, mam 42%, nie? A, jesteś już. Kurde, ja nawet słyszę tego konia. Fajnie to wygląda. O, dostałem wiadomość na poczcie. Kurde, nie wiem co jest, ale na poczta z Interium. Jak dostaję maila na Interinę, No. to dostaję pokaz tego z Windowsa, nie? Może powiązałeś. Ja mam przecież Windowsa z Googlami połączonego. No. Widzisz, i tak mi tej jednej brakuje teraz. Zobacz, tu jednej akurat brakuje, by tak Oj, ładnie było. dobra, to jedna będzie w tym. Ale ty chyba tym nie wycofiesz. Bo się łamy. Gdzie mnie na ciągnik wskakujesz? Tak, no pod konia, rzeczywiście. Tak wygląda, jakbyś chciał podczepić pod konia. Co jest? No, teraz złapała. Nie, kurde. Ku mnie się nie da przebyć na zwykłej No, przyczepie. czop mi włazi pod traktor, no. No i ta przyczepka się tu może stać. Na razie nie będzie mi potrzebna. A ja w tym momencie będę kończył odcinek. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy Was na kolejne i do zobaczenia. Cześć! No, no.